Nie żyje Marian Marzyński. Był jednym z niewielu Polaków, którzy zdobyli Emmy. Miał 86 lat. Nie żyje Marian Marzyński, znany filmowiec i dokumentalista, urodził się w bardzo trudnych czasach II wojny światowej. Wyemigrował z Polski, choć wciąż do niej powracał, by kręcić filmy. Nauczyciel amerykańskich filmowców i zdobywca wielu prestiżowych nagród zmarł 23 marca 2023 roku. Miał 86 lat. Nie żyje Marian Marzyński, znany filmowiec i dokumentalista. Nie żyje Marian Marzyński, uznany filmowiec i dokumentalista polskiego pochodzenia. Zdobył wiele znakomitych nagród, poczynając od Złotego Smoka i Lajkonika, po nagrodę Emmy. Marian Marzyński zmarł na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Kim był Marian Marzyński? Marian Marzyński urodził się 12 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Późniejsze traumatyczne wojenne doświadczenia naznaczyły całe jego życie. Po studiach zaczął pracę w radiu, a potem telewizji, gdzie w latach 60. był współtwórcą programu Turniej Miast. W roku 1969 wyemigrował do Danii z żoną i dzieckiem, by pracować w telewizji. Nakręcił tam między innymi SKIBET o emigrantach po marcu 1968 roku, którzy trafili do Kopenhagi. W latach 70. rodzina Marzyńskich osiedliła się w USA, gdzie kontynuował karierę filmową. Marzyński pracował jako wykładowca w szkole filmowej na Rhode Island i kręcił filmy. Ma w swoim dorobku wiele nagród, między innymi prestiżową Emmy za dokument o katastrofie lotniczej. Za swój pierwszy dokument Powrót statku otrzymał w Krakowie nagrodę Złotego Smoka i Złotego Lajkonika. W 2019 roku zdobył nagrodę Platynowy Zamek za całokształt twórczości na 23. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF Cinema w Poznaniu. Marian Marzyński – filmografia. Marian Marzyński był reżyserem takich filmów jak Powrót statku – 1963, Pożegnanie z ojczyzną – 1964, Przed turniejem – 1965, Powrót do Polski – 1980, Witamy w Ameryce – 1984, Zakłady na loterii – 1990, Sztetl – 1996. Grand Prix na festiwalu Cinéma d'Uril w Paryżuania, 2004, Nigdy nie zapomnij kłamać, 2013, Do You Speak Chopin, 2016.